Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj 1 kwietnia, nie? No właśnie. Kogo by tu wkręcić? Powiem tak, od rana już się troszeczkę wkurwiłem, bo jest pół do dziesiątej, ale koło 8, no przed 8 do mnie zadzwonił kumpel i mówi, że zaraz dzwoni do szefa, żeby go wkręcić, że pomylił węzły. No i powiem wam, że już mnie troszeczkę wkurwił tym, bo to ja miałem zadzwonić dzisiaj do szefa i powiedzieć mu, że gruszka się prawie że obaliła na bok, a chociaż pewnie tego by mnie nie łyknął, chociaż kto wie, po mnie się różnych rzeczy można spodziewać. Ale słuchajcie, mam kilka pomysłów, więc zobaczymy, co dzień przyniesie. Pierwsza będzie moja mama, także kurczę, zaraz kamerę muszę podładować. Tu mam taki fajny sprzęt, generalnie to teraz GoPro ładuję. Nieprzygotowany do lekcji jestem jak zwykle. Powiem wam, że ktoś powinien dostać Nobla za takie coś, kto wymyślił tak, tą rzecz magiczną. Kurde, moment, bo to jest taki chaos. Kupiłem to za 200, ale warto. Każdy driver musi takie coś mieć w swojej ciężarówce. Przetwornica prądu, moi drodzy. Tu już podłączyłem. Teraz. Nie jedz. Bo ja tu nagrywam, wiesz? Tu jest kolega i dzisiaj generalnie chciał wkręcić swoją matkę. I co, wkręciłeś ją czy nie? Że jesteś, nie, że jesteś ojcem. Kurde, szkoda, jakby to nagramy tą akcję całą. Dobra, zaraz wracam. A więc moi drodzy, przetwornica prądu. Zajebista sprawa, ale dobra. Momencik, teraz muszę kamerę podłączyć, moją Sony. Okej. Okay. Niestety posiadam tylko jedno gniazdko. Więc kurczę, cóż, niech się GoPro trochę podładuje i potem odpalimy przetwornicę, co by ładowało kamerę. Dobra, GoPro się troszeczkę podładowało, więc teraz idę obmyć tą padaczkę trochę. Po każdym takim jednym kursiku trzeba opłukać z tyłu wodą, także idę i za niedługo wkręty. Jakie kurwa jaja, nie? Sprawiam kamerkę. I co? Brak karty pamięci. Dobry jestem? Kurwa, najlepszy. No nic, będziemy kurde nagrywać z GoPro, nie? Przecież tutaj jest naprawdę dobry mikrofon. Ale dobra, samochód wyłączyłem. Teraz dzwonię. Wykręcę do koleżanki. Zobaczymy, co to będzie. Hello. Halo? Cześć. Siema, co tam? Obudziłem? Milicja. Chałupie i się nudzę i mnie piszczę na mnie. Kurde, wiesz co? Powiem ci tak, nie? Ja mam w dupie te, kurde, tam zostań w domu i takie tam, nie? I przyjechałem tam w twojej strony, nie? Sobie. Gdzie? No jestem w twoim mieście, nie? A gdzie jesteś? Może się spotkamy? No tak. Kurde, ja jestem u teściowej teraz. Aha. Ja no tak mi odwaliło wczoraj pojechałem do ciotki i mówię, a ja tam bez zapowiedzi do ciebie, nie? Myślałem, że jesteś może, kurczę, ale... Nie jestem w chałupie. No. Marzenka obudź się prima prilis, nie? Ty, bo jakbym była w domu, to ja bym tutaj szykowała kurwa kawę. No. A nie, no wlecę w któryś dzień do ciebie na pewno, nie? Także spokojnie. No byłam na tej poczcie, widziałam, że dzwoniłeś, jak przyszłam. No to dobrze. A co tam u ciebie? No tak, kurde... Tak... Nie wiem, jak to powiedzieć, ale... Co? Wiesz co, niedawno ci mówiłem o takiej dziewczynie, nie? Że ten... No. O kurde... W ciąży jest, nie? Ze mną. No i co? No ze mną. Przyjeździelisz. No. Co ty za bzdury gadasz? Skąd ona jest? No tutaj z okolic Poznania, nie? Ale nie ma gdzie mieszkać teraz, kurde. Rodzice chcą ją z chaty wywalić. Nie wiem, co mam zrobić teraz. No nic mi nie mówiłeś, kurde, pierwsze słyszę. No. Pierwsze to słyszę, nie mówiłeś mi o żadnej dziewczynie, kurczę.
dzisiaj, a wiesz, który... Prima Aprilis. Prima Aprilis, no. Jak tam? Jak się wam podobało wkręt? Do matuli mojej? Nieźle, co? Ale patrzcie teraz to, kolejna osoba. Moja kumpela urbexowa. Nie jesteśmy parą. Ogólnie znamy się może z półtora miesiąca? Może dwa miesiące? Patrzcie co. Chcę zakończyć z tobą znajomość. Ja do niej oczywiście, nie? Muszę. Aż tak? Przepraszam. No szkoda, Łukasz. Można było jeszcze pourbexować. I to w całkiem spoko formie. Jest pełno innych osób. Ta jasne. I kończę z urbexem. Jebać to. Skąd taka decyzja? I teraz jest godzina 16. Ja to pisałem może z 12 minut temu. Potrzymam ją w niepewności trochę. A później wieczorem... No, może nie będę aż tak bezlitosny. Napiszę jej prima aprilis, moja droga. Każdy może, nie? Ach, biedna ta moja kumpela tam już pewnie kurde teraz siedzi i myśli. Boże, dlaczego? Dlaczego? Co się stało? O co mu chodzi? Tak było fajnie i... Spokojnie, moja droga, spokojnie. Siedź sobie tam w niepewności. A słuchajcie, moi drodzy, generalnie to już od dłuższego czasu ja na wstecznym. Bo lubię. Mam po prostu nieporozumienie, nie? No to jest pszenica, ja nagram całą tą drogę, nie? Od początku do końca. O kurwa, korona dopadła? Ta, na chuj chyba. Tej, ale kurwa jest gnój, nie? Z czym kurwa? Bo mnie normalnie kurwa dopadli, nie? Tej, dojechali do mi do auta, wytargali mnie z auta, nie? Ubrani kurwa na biało, nie? I pytali się o ciebie i o Monikę też, nie? Ta. No kurwa, masakra jakaś, człowieku, nie wiem, ja kończę tą robotę, tej. Prima aprilis? Jebany kurwa, nie dał się. Gdybyś nie wiedział, że pytali się o mnie i o Monikę, myślał, że rzeczywiście cię wyciągnie. No, ale już widziałem, kurwa, po wyrazie twojej twarzy, że o kurwa, coś się dzieje. Wiecie co? Ona chyba serio to wzięła sobie do serca. A ja teraz do niej zadzwonię. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ciekawe. Powiem wam, że jest lipa. Mamy 22:40. Już nie będę do niej dzwonił, ale ogólnie nie odezwała się. I chyba naprawdę, no, wkręciła sobie to ostro. Ale to nic, ja już nie będę do niej dzwonił, pisał, tylko po prostu opublikuję film i sama się przekona. Zobaczę, o co tu chodzi. No, także ludziska to tuż. Ja też spadam spać zaraz. Spać, kurde. Trzeba to szybko zrenderować i może to dzisiaj jeszcze wrzucę. A ogólnie widzimy się w weekend. Trzymajcie się, cześć.